No i siemano, siemano, jestem na widoku, ale dzisiaj jedziemy właściwie tu na miasto i tam w ogóle mam na mieście spoko miejscówki. Tutaj na widoku sprawdziłem sobie dwie miejscówki, ale bez nagrywania, bo nic tak naprawdę nie było. A nam zależy, żeby po prostu były jednak jakieś fanty. No to co? Jedziemy i zaczynamy. No i tutaj jestem w takim pięknym miejscu i powiem wam tak, że często tutaj byłem, tak sobie przechodziłem, tutaj nieraz stałem ze swoją dziewczyną, oczywiście byłą. I tutaj czy coś jest? Nie ma nic. Są same zwykłe śmieci. Tutaj w ogóle jeszcze, albo dobra, nie chce mi się, bo nie sięgnę. Dobra, jedziemy dalej i oczywiście jedziemy wzdłuż miasta. Mam nadzieję, że po prostu będą jakieś miejsca, gdzie jednak te fanty będą i to będą bardzo fajne. Bez sensu w tym miejscu wylądowałem, gdzieś miałem jeszcze podgórki. Podgórka, wiecie o co chodzi. Jedna górka, druga, ale bez sensu, ponieważ nic nie znalazłem. No i jesteśmy na widoku, bo na mieście nic nie znalazłem, nie chciałem tam zbytnio nagrywać, no bo po co, bo też nie chcę, żeby te materiały były aż tak długie, bo wiadomo, że też, o, ale tu puszeczek, kurde, na widok przyjeżdżam, zobaczcie ile tych puszek tu jest, wiecie co, szkoda, że je odwiązałem, bo po prostu bym je sobie normalnie ja nie mogę, dobra, ja nie mam pytań. Ja. Tam są jeszcze, to jest, wiecie co, rower muszę przesunąć, bo tutaj mi się zejdzie normalnie dłużej. A wiadomo, że po prostu może ktoś szybko podbiec i ukraść rower. Ale to jest niesamowite, ile tutaj jest puszek. Tutaj są jeszcze butelki, buteleczki są. Olefanty. Dobra, jest jedna butelka, jest druga butelka. Dębowe. A ja wiem, gdzie to wszystko sprzedać, co nie? Tutaj puszeczki. Nie wiem, czy mi się to zmieści, bo będę musiał to wszystko zgnieść. Ale spokojnie, mam dużą torbę. A duża torba, to wiecie, załatwi sprawę. Dobra, ja to ogarniam i zaraz się wjedziemy. Okej, dobra, coś słyszałem. Myślę, że zaraz albo coś tu spadnie, albo nie, bo ja nie chcę, wiecie, sięgać, a mi tutaj na łeb spadnie o, z tego, bo jak ludzie wyrzucają, to wiecie jak to jest. Dobra, zaraz się widzimy. Oho, dobra, coś tam spadło, ale coś małego. No i dobra, położyłem tak telefon, żebyście widzieli, a to jest o wiele lepsza, wiecie, lepiej, tak? Żebyście widzieli, jak to robię, jak wyciągam. Bo to właśnie na tym polega ten kontencik, że właśnie... O ja... Nie nagram wszystkiego, bo też mi nie starczy pewnie, wiecie, pamięci w telefonie. Na, powiedzmy, na materiał... Nie no, tam na 20 minut to starczy, ale będzie ciężko, ale dobra, zobaczcie się. Muszę kartę pamięci kupić sobie. Może znajdę kartę pamięci dobrą. Dobra, wyciągamy i się po prostu, wiecie, cieszymy. Dobra, to tutaj położymy. Tam dalej też są na dole. Będę chyba je sięgał. Chyba w ogóle wszystko sięgnę. Wszystkie puszki. I będziemy bliżej właśnie uzupełnienia torby. Bliżej po prostu kolejnej sprzedaży na skupie. Ale jakby był jeszcze jakiś fanty elektryczny i tak dalej, to by było super. To by było naprawdę super, ale puszeczek jest, o ile będzie gniecenie, kurde.
No wiadomo, trzeba je podnieść. Ja wyjmuję już, wiecie co, torbę. Torbę wyjmujemy. A jakieś takie fanty, wiecie, takie lepsze fanty to chyba na razie nie znajdę. Więc oglądajcie, ale oglądajcie, oglądajcie do końca, bo może być ciekawie. Te buteleczki to ja zabieram tutaj do plecaka, do środka. O, chyba tutaj będą buteleczki jeszcze, chyba, albo i nie. Na to już się nie, o, jest. Korek trzeba zdjąć, wylać i włożyć. Czyli po prostu tak naprawdę mamy tutaj tyle. Tutaj są buteleczki w środku, tutaj ten, tu torba jest i my się za chwilę widzimy. No jeszcze sprawdzamy, tam jest od żubra EB, dobra, myślę, że zaraz to przesunę, ale jeszcze pod spodem. Jeszcze mamy tutaj właśnie, żebyśmy nie zapomnieli, kolejne znalazłem trzy butelki. O, trzeba tylko właśnie zdjąć. Dobrze, że tutaj nie było konkurencji przede mną. Tutaj właśnie już włożyłem te jeszcze z gniotem. Jeszcze zobaczę, wiecie co, tutaj z tej strony. To tutaj przerzucę. Tutaj chyba, nie wiem, czy to jest zwrotne. O, tutaj właśnie jeszcze jest od żuberka, więc ja się bardzo cieszę, że byłem przed kimś. To bardzo dobrze być, wiecie, przed kimś. Dobra, tu nie ma nic. Tutaj czy coś jest. Tam daleko jest jeszcze od żubra. Jedna. Tam jest kolejna. No i te puszki z torebki to po prostu tak wrzuciłem. Ja je gdzieś indziej pognotę najwyżej. Chowam te butelki i jadę. To wchodzimy do kolejnego. Oby rower mi się nie przewrócił, bo jest nieraz taki wiatr. Tutaj sprawdzamy buty damskie. To mnie nie interesują. Muszę też tak zrobić i szybko sprawdzić, czy coś jest. Zamyka się, kurde. Ale nie ma nic. Nie ma nic, więc jedziemy. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj to tak upchałem, bo mi się nie chciało na kierownicy, bo na kierownicy to by mi przeszkadzało. Lecimy dalej na kolejne wieżowce. Otwieranie i sprawdzanie, ale tutaj chyba jeździli, więc, no tak może nie być, no nie? Tutaj są same śmiecie. No i szczerze wam powiem, że ten wiatr wieje tak, że to mnie wkurza, bo nie wiem, jaka jest jakość po prostu mikrofonu, jak powiedzmy jechałem na mieście i coś do was gadałem. No i spoko, sprawdzamy, czy coś tu będzie. A, jest i chyba na to mam miejsce, wiecie, bo takie coś właśnie jest brudne, ale no jak to, takie coś można sprzedać, to jest złom, więc super mordeczki, czy tutaj coś by było jeszcze? Chyba raczej nie. Raczej by nic nie było, więc po prostu bierzemy teraz tą torbę, tam to wrzucamy i myślę, że zaraz to będzie koniec tego kolejnego odcinka na moim kanale. Dobra, tutaj to wrzucamy. O tak, dobra. Takie fanty to ja już biorę, wiecie, bo nauczyłem się, bo pisaliście mi właśnie na tym, w komentarzach pisaliście, że to też jest fant, że w ogóle można, wiecie, można naprawdę z tego sobie dozbierać. Źle to wszystko w
wcześniej robiłem, jakbym wziął, tam było wcześniej, co mi pisaliście, żeby brać, a nie wziąłem i tak się stało, że teraz z takich rzeczy mam tylko jedną, więc jedziemy dalej. Otwieramy i sprawdzamy. Ja to teraz robię szybciej, bo też nie chcę, żeby ten odcinek trwał długo. Dobra, mamy puszkę. O, chodź tu do mnie, chodź. Chodź tu, mała. A to jest zwrotna butelka? Nie, to nie jest zwrotna butelka. Dobra, lecimy. Oj, nie wiem, czekajcie. Chyba jakiś kolejny fant jest, ale muszę odsunąć i sprawdzić. Jakie to jest? Ojej! Ojej! Powiedzcie mi... O, jakie to ciężkie! Czekajcie, wezmę ten papierek. Jakie to ciężkie! Jaki złom dzisiaj. Brać? Chyba biorę, bo tego nie zostawię. Puszkę to biorę. Tylko jakie to do tej torby teraz włożę, bo to będzie, chyba że tu włożę, tu się zmieści. Może do tej torby włożę, do tej torebki, bo to jest torebka, puszki tutaj wszystkie wysypię, a po prostu jak się uda, kurde, to włożę to, w sensie tamto, no nie, do tej torebki. I na ten koszyk. Dobra, zobaczymy. Oczywiście się udało. Włożyłem tutaj, jest na tym, oby nie wyleciało. Tam właśnie są te puszeczki, jest ta patelnia. I powiem wam tak, że jednak dzisiaj jest dobry dzień, tylko nie na mieście. Na mieście to ja mam pecha. Dobra. Czy tu coś będzie, jeszcze tak sprawdzimy? Nie ma. Dobra, wychodzimy. Lecimy i myślę, że jeszcze się dopiero już w domu spotkamy. Ja tutaj podjadę, ale już chyba nagrywać po prostu nie będę, tylko zobaczymy się w domu na takim oficjalnym podsumowaniu. No to tutaj jeszcze sobie podjadę, zobaczę jedno, jak tu nic nie będzie, to już po prostu widzimy się, mordeczki, w domu. Oby to nie upadło, ale chyba nie upadnie, bo jest teraz ten rower ciężki. A jak upadnie, to... O, tutaj się tak... Tutaj muszę uważać, żeby nie uderzyło o nic. I sprawdzamy. Fanty jakieś? Są fanty! Są poszeczki, mordeczki. Dobra, czekajcie. Są puszeczki, mordeczki. Ciach. Dobra, tam jeszcze jedna spadła, więc widzimy się, jak już po prostu tamtą sięgnę. No to podsumowanie. Patelnia, te puszki. Oczywiście puszek to jest mniej, ale to jeszcze potem będę nagrywał po obiedzie jakoś. No i to, no nie? A to jest... Ojej, jakie to ciężkie.